Chcę Państwu powiedzieć zasadę, którą wyznawałam, będąc przez 20 kilka lat lekarzem. Po pierwszej nie szkodzić, przyniosłam do gabinetu dla niedoli. W sytuacji, w której miałabym zaaplikować pacjentowi jakikolwiek lek, każdemu z nas, kto pracuje w ochronie zdrowia i ordynuje ten lek, na pewno przez ułamek sekundy przyjdzie myśl, czy dałabym to swojej wiekowej mamie lub swoim dziecku. I takie myśli, właśnie takie myśli, spowodowały, że stałam się bardzo skrupulatnie, jeśli chodzi o sprawdzenie informacji o leku, który minister zdrowia ma zarekomendować Polakom. A właśnie milionom Polaków, którzy nie mają wiedzy medycznej i nie muszą jej mieć, ale liczą na tę wiedzę, którą posiada minister, specjalista, jakim jest pan profesor Brydak, specjalista, który od 40 lat pracuje nad grypą. W jednym ze 189 ośrodków badania grypy na świecie. Jeden z tych 189 ośrodków jest w Polsce. Czy dzisiaj można nam zarzucać niewiedzę o grypie? Czy można dzisiaj kwestionować opinię pani profesor, która od 40 lat nad tą grypą pracuje, nie jedną, wydała tysiące publikacji na ten temat? Więc ja mam tylko jedno zasadnicze pytanie. Czy dzisiaj my chcemy walczyć z pandemią czy z grypy? Dzisiaj mamy wiedzę na temat tego, jakie są klauzule zawarte w innych umowach, które podpisywane były przez rządy innych państw, dużo zamożniejsze. I wiemy również, jaką zaproponowano Polsce umowę. I dzisiaj ze względu na ogromne negocjacje, które toczymy, ja Państwu nie mogę przytoczyć szczegółów tej umowy, ale jedno Państwu mogę powiedzieć. Departament Prawny znalazł tam co najmniej 20 punktów spornych. A więc, czy obowiązkiem ministra i rządu jest doprowadzić do tego, aby zawierać umowy zgodne z interesem państwa i pacjentów w Polsce, czy z interesem firm farmaceutycznych? Jeśli na rynku dostępne są trzy szczepionki, trzech różnych firm, każda z nich, ja nie zdradzę tutaj tajemnicy, ma inną obecność substancji czynnej. To nie zastanawia Państwa, że mimo, że każda z nich ma inną obecność substancji czynnej, są traktowane tak samo. To czy dzisiaj minister zdrowia i fachowcy, którzy to oceniają, nie mają choćby przez moment wątpliwości, że może ta, która ma w śladowych ilościach tą substancję czynną, jest po prostu wodą święconą, a nie szczepionką? Za to mamy zapłacić? Jeśli dzisiaj mamy przykłady Niemiec, których oczywiście kupiło się 50 milionów dawek szczepionek, z tego wykorzystanych na chwilę obecną jest niecałe 10 milionów. 13% populacji Niemiec chce za ten cudowny lek dzisiaj zapłacić i chce się zaszczepić. 13%. Ale dla przykładu powiem Państwu, że właśnie to Niemcy, co dziwne, przodują wiedzą wyszczepialności na grypę sezonową. Jeśli na 1000 mieszkańców w Polsce na grypę sezonową szczepi się 52 Polaków, to w Niemczech szczepi się 228 na 1000. Co się nagle takiego stało? Tam jest ta tradycja szczepień. Co się nagle takiego stało, że rząd kupił szczepionkę, zaoferował, a oni mówią 13%, czyli mniej niż na sezonowo chce się szczepić. Czy to są powody, nad którymi powinniśmy się zastanowić też? Ci, którzy decydują o tym, że wprowadzają prepara, który dzisiaj jest w pewnym sensie objawem tajemnicą, bo jak Państwo byście zobaczyli dokumenty rejestracyjne, to nie mamy wyszczególnionej ilości aliwanów. Ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, że są tak zwane strony niepożądanych odczynów poszczepiennych. Strony, które obligują wszystkich tych, którzy dany preparat wyprodukowali, o
tych skutków, które się zdarzyły po szczepieniu. Szczepimy się od początku października. Na świecie szczepią się ludzie od początku października. Chcę, żeby ktokolwiek z Państwa na tej stronie znalazł choć jedną paradoksalną objaw boczny. Choć jeden. Wysypka, uczulenie. To się przy najbardziej bezpiecznym leku może zdarzyć. Nie ma. Jest pusto. Cudowny lek. A skoro taki cudowny, to dlaczego firma nie chce go wprowadzić na rynek, biorąc odpowiedzialność za ten swój lek? Cudowny, bezpieczny, to biorę za to odpowiedzialność, wprowadzę go na rynek, wszystko jest transparentne, a nie obciąga strony, która kupuje ten własny lek. Ta strona, która kupuje, nie ma wglądu badania, nie ma wglądu również skład szczegółowy i nie ma również wyników, które pokazują dzisiaj w tej czwartej fazie, czy są jakiekolwiek minimalne działania uboczne po szczepieniu. Zobaczcie Państwo, co się wydarzyło. Krótki okres czasu badań, ale też jaka mała populacja. Jedna firma bada na 160 ochotnikach w wieku od 20 do 60 lat zdrowych. Inna firma odnawiająca tę szczepionkę bada rzeczywiście na 600 zdrowych od 18 roku życia do 60 roku życia. Czy to nam tu obecnym, szczególnie lekarzom, wystarczy do tego, żeby powiedzieć, tak szczepimy się tą szczepionką przeciw tej grypie? Nie, nie wystarczy. Chcę mieć pewność, której oczywiście nigdy 100% mieć nie będę, ale przynajmniej taką wiedzę, która pozwoli mi zarekomendować przed ukończeniem negocjacji. My nie wypadliśmy z kolejki po tę szczepionkę. My dzisiaj ten czas do momentu podpisania tejże umowy, jeśli taka decyzja zapadnie, rekomendowana oczywiście będzie przez Komitet Pandemiczny, ten czas chcemy wykorzystać do maksymalnego pozyskania wiedzy o bezpiecznym produkcie, który chcemy zakupić dla Państwa. Lub też nie, jeśli się okaże, że będzie niezbyt doskonały. A więc, jeśli dzisiaj ja sobie zadaję pytanie, na całym świecie miliard ludzi choruje na grypę sezonową. Umiera 1 milion z tego powodu. Czy ktoś z tego powodu, a grypa sezonowa nie występuje na co roku od dwóch, czy ktoś z tego powodu ogłasza pandemię? Mało tego, okazuje się, że te wirusy grypy sezonowej są zdecydowanie gorsze, bardziej zjadliwe, nawet powodujące skutki śmiertelne i ciężkie powikłania. Czy ktoś z tego powodu, właśnie z tego powodu ogłasza pandemię? Ci, którzy dzisiaj dopingują mnie do zakupu tej szczepionki, pytam, dlaczego zlekceważyli objawy grypy sezonowej w ubiegłym, 3 lata temu, w roku 2003. W roku 2003 w Polsce na grypę sezonową zachorowało ponad 1 200 000 osób. Ktoś wtedy mówił tu na tej sali, a przecież parlament był, istniał. To rozrywano szaty i krzyczano, kupmy wszystkim szczepionki na grypę sezonową, ja sobie tego nie przypominam. A więc na koniec chcę Państwu powiedzieć tylko jedno. Polacy to bardzo mądry naród. Polacy bardzo dokładnie potrafią odróżnić to, co jest prawdą od kłamstwa. I potrafią również odróżnić to, co jest obiektywną oceną sytuacji od gry politycznej.